Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Na Zdrowie. Dzisiaj ze mną gość. Gość dla mnie bardzo specjalny, muszę powiedzieć. Pani Tamara Kasprzyk jest ze mną. Zanim przedstawię ją w pełni, to powiem, że rok temu skierowałam swoje kroki do terapeuty, żeby, uwaga, uzdrowił moje dziecko. I bardzo szybko zorientowałam się po spotkaniach właśnie z Tamarą, że to nie tak działa zupełnie. Że najpierw to trzeba znaleźć w sobie, co jest nie halo, brzydko mówiąc, zanim zaczniemy uzdrawiać świat, którego zresztą nie trzeba uzdrawiać. Ale dobra, zanim się rozpędzę. Tamara, jesteś z wykształcenia psychologiem, psychoterapeutą, trenerem, ale tak naprawdę z Jesperem Julem, o którym dużo będzie tutaj w trakcie tej rozmowy, spotkałaś się trochę później, prawda? Tak, najpierw byłam przesiąknięta różnymi podejściami psychologicznymi, z którymi zapoznałam się na studiach w toku swojej edukacji i to było dość ciekawe, dlatego że z dzisiejszej perspektywy myślę sobie, że te podejścia kierowały moją uwagę bardzo na zewnątrz. To znaczy mnie jako psychologa uczyły odnoszenia się do takich standardów bardzo zewnętrznych, poszukiwania wiedzy, takich kryteriów, czy to dobrze, czy to źle, czy to lepiej, jak może być jeszcze lepiej. I to przysparzało mi dużo stresu prywatnego i zawodowego. A rzeczywiście podejście Jespera Jula poznałam, kiedy urodził się mój drugi syn, czyli mniej więcej w 2011 roku i od tego czasu jest mi najbliższe ze wszystkich podejść do wychowania, do dzieci, do relacji, czyli do człowieka ogólnie. Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałam na samym początku, że jesteś też założycielką i prezesem fundacji Family Lab, tak. Czyli fundacji, którą utworzył jako pierwszą Jesper Jul też, tak? I teraz nie wiem nawet w ilu krajach, tego nie przygotowałam się dobrze, ale w ilu krajach ona funkcjonuje, ale też pamiętam, że kiedy te książki do mnie trafiły i zaczęłam je czytać i stwierdziłam, mówię, kurde, to jest taki prosty przekaz przecież. To był pierwszy moment, a potem im bardziej próbowałam w praktykę to wdrożyć, tym bardziej zastanawiałam się, jak to możliwe, że to jest tak proste, a zarazem tak trudne. I dlatego trafiłam do ciebie. Czyli jak gdyby z dwóch stron próbowałam podejść do tematu. Raz teoria, a dwa z tobą przerabiałyśmy to jak gdyby praktycznie. Ty miałaś zupełnie inne spojrzenie niż ja na pewne tematy. I powiedz mi, w twoim prywatnym życiu, może nie tylko prywatnym, w zawodowym również, łatwo czy trudno jest wdrażać te julowskie metody? Filozofię jego w sumie całą. W moim prywatnym życiu dokładnie tak samo jak w twoim prywatnym życiu. Wcale niełatwo i myślę, że to się wiąże z tym, co mówiłam wcześniej, nawet o takiej mojej wiedzy psychologicznej, ale w ogóle w tym, jak funkcjonuje nasz świat, tak? Że on nam nadaje dużo zewnętrznych kryteriów, że my mamy dużo takich zewnętrznych odniesień, że wszystko, czego doświadczamy, nauczyliśmy się odnosić do tego takich kryteriów na takich dobrze, źle, lepiej, gorzej. Nie? Takie wszystkie są czarno-białe. Tak, dwuwymiarowe, tak? Na jednym kontinuum, czarno-białe, tak. Więc my się ciągle oceniamy, bo to są kryteria oceniające, tak? Czy mogę, o, to źle zrobiłam. Nie? I to jest coś, co mi się nie spodobało, albo o czym pomyślałam, że zadziałało nieefektywnie dla mojej rodziny, czy coś, jakiś błąd zrobiłam, tak, to myślę sobie, o to niedobrze, to źle, o Jezu, jaką jestem matką, tak, albo w takich kategoriach oceniających. I oczywiście, że nie byłam od tego wolna i nie jestem nadal, bo to jest bardzo taka duża presja, nie wiem, naszej cywilizacji, naszego świata, tak. I to, co jest unikatowe dla mnie u Jula, to on mnie, znaczy to nie jest unikatowe w takim sensie, że nigdzie indziej tego nie znajdziemy, tak, ale jakoś Jul zrobił niesamowitą rzecz, ponieważ to podejście skierował tę swoją wiedzę do rodziców, a to jest taki wrażliwy odbiorca, tak, każdemu z nas zależy na tym, żeby swojemu dziecku dać to, co najlepsze. I to jest taki dobry moment, w którym wielu z nas się zatrzymuje i myśli sobie, kurczę, ja doświadczyłam tego w przeszłości, w swoim dzieciństwie, tak nie chcę, chcę inaczej, ale właściwie jak? Nie? I to jest taki dobry moment, żeby przyjąć to podejście Jula, zagłębić się w niej, przyjrzeć się temu, co tam możemy zaoferować. I wcale nie jest łatwo, bo wracamy do takich schematycznych, automatycznych reakcji i codziennie musimy świadomie pracować nad sobą. Nie? Zgadza się. Jak mówiłaś, to mi się przypominały nasze pierwsze spotkania, kiedy ja po prostu stawałam na baczność i zrobiłam tak, 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 ale tak nie. I ja byłam po prostu cała taka spięta i kurczę, bo to mi się nie udało, jednak krzyknęłam znowu na niego. I Tamara mnie za każdym razem uspokajała i zawsze znajdowała jakiś pozytyw. W tej całej mojej relacji z jakiegoś tam, nie wiem, tygodnia czy z miesiąca znajdowała to,
co było pozytywne. I to mi się bardzo podobało, że ja nie byłam przez nią osądzana, że nie byłam krytykowana, nie byłam pouczana. Ty po prostu delikatnie zawsze mnie nakierowywałaś na odpowiednią drogę, bo dla mnie przełomowym momentem było zejście z tego piedestału i z tej wyjście z roli, chociaż ja cały czas jeszcze jestem oczywiście w tej roli bardzo często, ale wyjście z roli rodzica wszechwiedzącego, wszechmogącego i spojrzenie na dziecko jak na człowieka. To było dla mnie, to dużo bardzo mnie kosztowało, że tak można i tak naprawdę, że tak trzeba. A drugi strzał to był, kiedy powiedziałaś, że tutaj jest wszystko. Nie tu, tylko ja próbowałam książki i tak dalej, wszystko próbowałam analizować, dobierać i tak dalej, a ty mi uświadomiłaś, że ja jestem też człowiekiem. Tak jak mówiłaś, że wracamy do dzieciństwa i przypominamy sobie pewne rzeczy. Nie ma tu pytania w tym, tak naprawdę, co powiedziałam. Ale będę chętnie kontynuować tę myśl, bo bardzo mi się podobał ten przebieg, który ty nakreśliłaś i to też jest moje doświadczenie. Tak? Kiedy urodziły się moje dzieci, to tak jak wcześniej mówiłam i też ty z tego powodu do mnie przyszłaś, że chciałaś dla nich jak najlepiej i zetknęłaś się z jakąś ścianą, bo pomyślałaś, że już niby wiem, ale się nie udaje. Nie? I to jest taki świetny moment tak naprawdę. Ja lubię te wszelkie kryzysy, konflikty, trudności, bo one nas zachęcają do zagłębienia się, poszukania czegoś nowego. No więc ja też byłam skupiona na swoich dzieciach i dostrzegłam, że one są takie, no właściwie są takie okej, nie? I że wszystko jest z nimi w porządku i to są gotowi ludzie już, nie? Tylko często trudno mi się z nimi żyje, tak? To są takie dwie równoległe prawdy, nie? Ani nie jest z nimi nic nie w porządku. No i właśnie, i następnym krokiem było odkrycie, że kurczę, to ze mną też nic nie jest nie w porządku, prawda? Że to, że ja mam trudno, albo że jestem wściekła na nich dzisiaj, to nie znaczy, że nawaliłam, że jestem kiepskim człowiekiem, że jestem złym rodzicem, tak? Też przechodziłam przez te wszystkie, odkopywałam znaczenia, tak? Co to znaczy dla mnie, że nakrzyczałam na moje dziecko? I teraz myślę, znaczy różnie, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś... To wszystko, o czym mówimy, to podejście, wartości, którym się kierujemy, to nie jest taka sytuacja, w której możemy dojść do jakiegoś ideału wreszcie, nie? Osiąść tam i być tym najlepszym rodzicem, taką osobą, która już wie, tak? Jeżeli tam jesteśmy, to możemy na 100% uznać, że to jest jakaś iluzja, że wpadliśmy w pułapkę jakiegoś myślenia, dalej oceniania, nie? Że jest takie miejsce, w którym można już przestać. Dla mnie to jest jakaś droga, jakiś kierunek, jakiś azymut, który ja jasno widzę, tak? Na tym mi zależy, żeby tę równą godność w relacji pielęgnować, bo to jest taka fundamentalna dla mnie wartość w ogóle spotkaniu ze wszystkimi ludźmi, ale też szczególnie z dziećmi. Tak? Właśnie, bo mówisz o godności. Dla mnie też słowo szacunek, integralność to są przecież takie julowskie też słowa, bardzo mocno na to naciska. Ale też w którymś momencie u mnie na tych naszych spotkaniach pojawiła się granica. Mhm. Ja przeszłam jakieś tam etapy według mojego planu. Mówię, dobra, to już mam, to już umiem, to też nad tym działam, to ogarniam, ale pojawiło się nagle, to teraz zadbaj o siebie. Gdzie jest ta twoja przestrzeń i gdzie są granice? Kiedy pojawił się temat granic, to pojawiło się też słowo nie, którego powiedzieć nigdy nie potrafiłam moim dzieciom. No bo znowu kierowana byłam tym, o Jezu, ale ja chcę jak najlepiej. Moi rodzice mówili mi nie, na to, na tamto. To ja taka nie będę, tak jak powiedziałaś. I to było bardzo dla mnie, cały czas jest dla mnie trudne, kiedy chłopcy napierają, a ja muszę powiedzieć nie. I zamknąć drzwi i jeszcze w dodatku się z tym dobrze czuć, bo potem za tymi zamkniętymi drzwiami czasami my walimy głową w ścianę i mówimy, o jak ja mogłam tak zrobić, przecież oni potrzebują mnie w tym momencie. I wydaje mi się, że dla nas, dla rodziców chyba to, znaczy dla mnie, mogę przez swoją perspektywę, przez swój pryzmat patrzeć, ale to chyba jest najtrudniejsze, trzymać te właśnie własne granice i zadbać o siebie samego. A potem to już wszystko się przecież układa. To jest taka częsta droga dla takich zaangażowanych rodziców, takich, którzy poszukują i chcą jak najlepiej i wkładają w to energię i wysiłek, że właśnie ten pierwszy krok jest taki, że przesadzamy z tą uwagą na dzieci. I nie ma w tym nic złego. To jest taki proces, nie? I to jest takie, nas trochę lekceważono, ignorowano, na pewno nie szanowano nas, jak byliśmy dziećmi, tak? Uznawano, że jesteśmy gdzieś niżej, tak? Nie dostawaliśmy tego szacunku. Więc my przesadzamy, stawiamy dziecko na piedestale i właśnie wydaje nam się, że jak powiemy nie, że jak podniesiemy głos, no to jest tak kruche, że pęknie, że skrzywdzimy je, że jesteśmy złymi rodzicami, tak? Więc to ten takie wychylenie wahadła w drugą stronę dla mnie nie jest niczym złym czy niewłaściwym. No tak po prostu jest, tak naturalnie to się odbywa. I tutaj jakoś chciałabym powiedzieć, bo to czasami może być błędnie rozumiane, że ta,
ta wartość, ta równogodność, którą się kierujemy, która jest jakimś czymś nadrzędnym dla mnie w relacjach z ludźmi, to nie, ona nie oznacza równości, nie? Że jesteśmy tacy sami, bo dzieci nie mają doświadczenia, więc pewnych rzeczy no, nie wiem, nie mogą zdecydować, tak? Nie mogą. Myślę sobie, że nawet nie mogą decydować w dzisiejszym świecie o swojej diecie tak naprawdę, nie? Bo gdyby one miały decydować, no to wiemy to z perspektywy dorosłego człowieka, że zaszkodziłyby sobie po prostu, bo cukier je wciąga i też są bezbronne wobec tego. Na przykład już ten cukier, posłużę się tym przykładem, który jest, myślę, że dotyczy codzienności każdego rodzica, każdej rodziny. No więc właśnie tu przychodzi taki moment, w którym mówimy nie. Przecież nie mówimy tego nie przeciwko dziecku, tak? Mówimy to nie dla jego dobra. Ale to jest trudne. Nie? I może dieta jest takim łatwiejszym obszarem, w którym łatwo powiedzieć nie, prawda? Bo ciągle wiemy, że chodzi o dobro dziecka, ale dochodzimy do tej trudniejszej granicy, takiej naszej bardzo osobistej, kiedy na przykład jest godzina 22, namawiałam dziecko, to jest moje doświadczenie, tak? Ileś razy mu przypomniałam, że poszedł spać już i dla mnie to oznacza, że się na chwilę z nim położę, że mu poczytam na przykład, ale mnie nie słucha. A ja nie dlatego, że mam taki zamysł, tak? Taki zamysł wychowawczy, że ja go nauczę. Po 10 to już będzie koniec. Ja po prostu sprawdziłam, że jak ja to przeciągam też ten wieczór w nieskończoność, to jestem zwyczajnie zmęczona, niewyspana, więc jak się następnego dnia budzimy razem, to jestem na nich zła, tak? Że oni, nie? I się trochę złoszczę i marudzę. Więc żeby tego uniknąć, to ja jako dorosła osoba o 10 mówię, słuchaj, nie, jest 10, prosiłam cię 3 razy, już nie chcę, nie poczytam ci na pewno, bo ja nie chcę, tak? I on może płakać, może różne rzeczy robić, a ja mam, daję sobie takie prawo, żeby pilnować tej swojej granicy, że od tego zależy mój dobrostan i ja tutaj jestem ważna po prostu, nie? I to, no tak, to mi daje jakąś siłę, żeby powiedzieć nie i trzymać się tego. I tu jest jeszcze, mówiąc, słuchając ciebie, pomyślałam sobie o jednej rzeczy, kiedy na to nasze nie słyszymy w odpowiedzi nienawidzę cię, jesteś taka śmaka owaka i wyprowadzę się, jesteś najgorszą mamą. I to jest kolejna szyba, którą trzeba sobie postawić i powiedzieć, to nie jest o mnie, to nie jest moje. On po prostu ma prawo teraz tą złość wykrzyczeć i przejść do tego do porządku dziennego. Więc jak gdyby etapów jest sporo do przechodzenia, bo co chwilę coś się nowego pojawia. Ale też uspokoiłam ostatnio moją znajomą, która mówiła, Boże, bo my się tak kłócimy, my ciągle w domu. I wie, ile razy wybucha jakaś awaria? Ona mówi, no nie wiem, no 3-4 razy jest jakaś kłótnia. Wie, kochana, się nie przejmuj. Dobrze kojarzę, że gdzieś pojawiło się u Jula 80 konfliktów dziennie. To jest 30-40, nie wiem. Myślę, no w każdym razie to była jakaś liczba dużo wyższa, niż my sobie jak gdyby w głowie mamy to zakodowane, że jak pokłócimy się raz w ciągu dnia z dzieckiem, to ojej, jacy my jesteśmy, nie? Jacy rodzice z nas. Więc a paradoksalnie właśnie kłótnie, konflikty są takim czasem w życiu rodziny, kiedy my się poznajemy nawzajem, tak? Bo właśnie wtedy, jeżeli nie umiem swoich granic postawić tak na spokojnie i obronić ich, powiedzieć nie, idę spać, tak? To wtedy, kiedy zaczynamy się kłócić, kiedy dochodzę do takiej granicy, że ona jakby już, ja już nie mogę wytrzymać czegoś, nie? To wybucham i krzyczę. A tak naprawdę dziecku chodzi o to, żeby nas poznać, nas rodziców. Więc to, że nawet w krzyku, jak nie powiem, że jesteś głupim osłem, no to może mu nie posłuży, tak? Ale jeżeli powiem, nie, mam tego dosyć, tak? Ja już chcę iść spać, tak? Ale powiem to podniesionym głosem, zdenerwowana, dziecku to nie zaszkodzi. Ono się dowie, wreszcie, kim jest jego mama. Jest tą zmęczoną osobą, która teraz tylko marzy o tym, żeby pójść do łóżka. I w tym nie ma nic złego, ale my się boimy takich własnych reakcji, boimy się tych konfliktów, jakoś nadmiernie ich unikamy. To tutaj się zgadza i pamiętam też, jak powiedziałaś mi, że ty bardzo lubisz złość, że to jest dobra emocja, że to jest emocja dostawiania właśnie granic, tak? Często oczywiście pod tą złością pojawia się smutek gdzieś tam w dalszym etapie, ale to też mi się od razu nasuwa pytanie, jeżeli my sami rodzice nie potrafimy radzić sobie z naszymi emocjami, nie potrafimy sobie radzić z tym, żeby je zrozumieć, uszanować, to jak my możemy nauczyć tego dzieci? Czy w ogóle jest coś takiego, że my te dzieci możemy tego nauczyć, czy my po prostu musimy się tylko w tym momencie skupić na własnych emocjach i pilnować tego, żeby z nimi pracować, złe słowo, żeby z nimi być i żeby je rozumieć, to chyba bardziej na tej zasadzie, nie? Dla mnie to jest jakoś smutne, że kiedyś nie tak dawno w tym roku byłam na jakiejś konferencji naukowej o rodzicielstwie i na tej konferencji przekonałam się, że w wielu środowiskach akademickich za wychowanie nadal uważa się te słowa, te aktywności, które podejmujemy z myślą o wychowaniu, czyli te wszystkie przekazy.
powinno się być uczciwym człowiekiem. To jest wychowanie, nie? A jak tam mówię, wiesz co, nie zapłacimy tego podatku, choć tak zrobimy, żeby nie zapłacić, to już nie jest wychowanie, nie? Że i wychowaniem znowu będzie, trzeba szanować wszystkich ludzi. A potem nie jest wychowaniem, kiedy idziemy i mówimy, o zobacz, ten to się po prostu tak stoczył, nie? I okazujemy brak szacunku tak naprawdę w działaniu. Więc mówię o tym dlatego, że iluzją jest myślenie, że wychowujemy wtedy, kiedy myślimy, że wychowujemy. Wychowujemy wszystkim, co robimy, a przede wszystkim własnym przykładem. Więc jeżeli ja próbuję jakoś zarządzić złością dziecka, a ze swoją sobie nie radzę, nie wiem, co to jest za uczucie, nie rozpoznaję go, nie mam właściwie żadnej kontroli nad tym, jak reaguję na różne zdarzenia, to się nie uda. Tak? Znaczy dziecko będzie się właściwie chyba jeszcze gorzej czuło, bo będzie się czuło, że wypieramy na nie presję, że próbujemy je zmieniać, a nikt nie lubi być zmieniany przez kogoś innego. Więc oczywiście, że najlepszą drogą dla rodzica jest zaopiekować się swoimi uczuciami, wszystkimi, łącznie ze złością. Tak naprawdę cała ta julowska filozofia jest podparta autentycznością. I głównie chodzi tutaj o to, żeby mówić to, co my sami czujemy, żeby nie oceniać, nie osądzać, nie mówić, wiesz co, ty to wczoraj, tamto i siamto, tylko źle się z tym poczułam, że zrobiłeś tak czy śmak. I to nie tylko chodzi o relacje z dziećmi, ale też z partnerami. Jak ty masz u siebie z tym? Umiesz już tak w pełni mówić o tym, jakie są twoje emocje w danych relacjach, czy jeszcze łapiesz się na tym i musisz się później skarcić, że powiedziałaś, a ty to jesteś. To najchętniej pewnie dowiedziałabym się tego z zewnątrz, bo myślę, że mam swoje filtry i nie zauważam tego, co robię niezgodnie ze swoimi wartościami. Każdy z nas ma takie mechanizmy, które stawiają nas w dobrym świetle, tak? Jakoś uspójniają nasz obraz, więc nie wiem, na pewno przychodzi mi to dużo, dużo łatwiej niż kiedyś. Także to po prostu to jest takie coś, co wymaga treningu. Trenowano nas w języku społecznym, czyli w takim języku, którym możemy zadbać o wszystkich naokoło, możemy być mili, życzliwi, zwracać się do innych. Potem to ma taką drugą stronę właśnie, że dalej mówimy o innych, czyli właśnie też usprawiedliwiamy swoje zachowanie zachowaniem czyimś, na przykład dziecka, tak? Nakrzyczałam na ciebie, bo ty byłeś niegrzeczny, tak? I już jesteśmy usprawiedliwieni. Ale tak jak trenowano nas przez lata w języku społecznym, tak świadomie możemy podjąć taką decyzję, żeby nie tyle nauczyć się, bo my znamy język osobisty z własnego doświadczenia. Jak byliśmy dziećmi, to mówiliśmy ja chcę, tak, daj mi, ja. Mówiliśmy o sobie ja, tak? I to bardzo wcześnie już, bo w przedszkolu oduczamy tego, w tym wieku przedszkolnym oduczamy tego dzieci, bo to jest jakoś nieładne, tak o sobie, ja, to jest takie niemile widziane w naszej kulturze. Ale możemy sobie przypomnieć ten język i świadomie wkładać wysiłek w to, żeby powiedzieć, jak ja się czuję teraz w tym momencie, kiedy, nie wiem, ty tak mówisz, kiedy ty to robisz, tak. To jest informacja dla drugiej osoby o tym, co mi robi twoje zachowanie, ale bez oskarżania jej, że jej zachowanie samo w sobie jest złe, tak? Czy że ona jako osoba jest nie okej, nie w porządku, coś z nią jest, tak? Mogę też powiedzieć, nie podoba mi się to, co robisz, nie zgadzam się, żebyś skakał po kanapie, tak? Albo nie zgadzam się, żebyś mierzył do mnie z tego pistoletu zabawkowego, tak? Ja nie chcę tego, nie lubię tego, nie rób tego w stosunku do mnie, tak? Stawiamy też jasną granicę, ale takim językiem, którym pokazuje, że ja mam tak, ty masz inaczej, ale na pewne rzeczy się nie zgadzam wobec mnie na przykład, tak? Albo pewnych rzeczy nie zrobię. No i to jest jakiś proces, jakiś trening. To, co jest dla mnie ważne w używaniu języka osobistego i mówieniu o sobie, to, że każdy taki komunikat, każdy ma szansę zwiększyć moje poczucie własnej wartości. To znaczy, im bardziej jestem świadoma tego, kim jestem w różnych sytuacjach, co czuję, co pomyślałam, jak ktoś coś powiedział, tutaj mam taką malutką cegiełkę wiedzy o sobie, a wiedza o sobie jest fundamentem poczucia własnej wartości. Potem powstaje pytanie, czy ja ocenię tę wiedzę o sobie, czy nie. Nie można zbudować poczucia własnej wartości ciągle się oceniając. Tego też jest taki proces, który wymaga, mam poczucie, ćwiczenia, tak, żeby się oduczyć, żeby przyjmować te informacje o sobie tak neutralnie. No tak, no jak jestem zmęczona na przykład, bo niewyspana, to krzyczę częściej. Niespecjalnie mi się to podoba, tak? Ale to nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. Tak? No bo po prostu tak mam. Ja tak reaguję na stres na przykład, na zmęczenie fizjologiczne. To jest o mnie po prostu. No.
I to jest też fajne clue, bo już niestety musimy kończyć, ale żeby dać sobie przyzwolenie na to, że my możemy czuć różne, cały wachlarz tych emocji, że nie można się karcić, tak jak ja na początku się karciłam, że podniosłam głos, że byłam zła, przecież ja nie mam prawa być zła, bo jestem mamą, mam dawać przykład. Mamy prawo być źli, mamy prawo być smutni, mamy prawo krzyknąć i świat się wtedy nie wali. To jest cudowne zdać sobie z tego sprawę, bo to tak jakbyś wyrzucała kamienie z plecaka, tak? Które całe życie ktoś ci wkłada, nie wolno, nie możesz, nie powinnaś i tak dalej, więc... Muszę coś dodać, bo mnie to zawsze bawi. To co powiedziałam, że na przykład przydałaby się informacja zwrotna z zewnątrz, żeby ktoś inny powiedział o mnie, czy ja tak reaguję, czy inaczej, ale to, co możemy złapać, też chowa się w języku. Tak jak uśmiecham się ciepło do tego, co powiedziałaś, nie można się karcić, nie? Że jakby nawykowo, automatycznie mamy tych przekazów, nie można, nie powinno się, tyle, że nawet jak mówimy o akceptacji, to samo mówisz, muszę się akceptować. To jest ten paradoks. I tak sobie myślę, no tak, to też jest informacja o mnie, nie? Że mam dużo przekazów takich normatywnych, nie? Pewnie w związku z tym potrzebuje dużo czasu, żeby łagodnie je oswoić i się ich pozbyć, tak? Pożegnać się z nimi. Tak, tak. I to też mi zwracałaś uwagę na to, że na to jest potrzebny czas. Tak. Czyli nie przyspieszajmy tego wszystkiego. Jeżeli już chcemy trochę zadbać o siebie i wejrzeć w siebie, żeby te relacje się zmieniły nas z sobą i z resztą świata, to dajmy sobie na to czas, nie gońmy. Bo ja też jak otworzyłam się trochę przed rodziną, to dałam im przestrzeń na to, żeby oni zaczęli się otwierać. Mhm. I u mnie wtedy ostro szło, bo chłopcy jakby po 10 latach im ktoś dał przyzwolenie na to, żeby wszystko powiedzieć to, czego wcześniej nie wypadało mówić, bo byłam ich mamą, byłam dojrzała. Także danie sobie czasu to jest takie przestrzenie czasu, to jest cudowna rzecz. A ja zapytam jeszcze na sam koniec takich technicznych rzeczy, bo jako prezeska Family Lab wy macie też u siebie, nie wiem jak nazwać, trenerów. Tak. Trenerów. Na jakiej zasadzie działa wasza fundacja? Czy można was zaprosić na przykład na spotkanie do szkoły, na spotkanie z rodzicami, czy szkolicie też nauczycieli? Jak to wygląda? Jest właśnie tak, jak wszystkie te opcje, które wymieniłaś, działają. To, czym się zajmuje Family Lab, to inspirowanie. My nie uważamy, że posiedliśmy jakąś ostateczną wiedzę o człowieku, o wychowaniu relacji dorosłego z dzieckiem, natomiast to, o czym napisał Jesper Jus, sprawdziło się w naszych życiach. Tak? Jesteśmy przesiąknięci tym podejściem i ono po prostu jakoś przyczynia się do lepszej jakości naszego życia. I to, co robimy, to dzielimy się tą wiedzą z innymi, inspirując, czyli mówiąc o tym, jak to widzimy, jak to opisał Jesper Jul, podając przykłady z naszego życia, z nadzieją, że ktoś znajdzie tam swoje doświadczenie. Nie? I być może to, co my mówimy, przyda się właśnie też do poprawy jakości życia w rodzinie, w klasie, w szkole. Myślę sobie, że tak naprawdę w każdym kontekście społecznym, takim relacyjnym. Więc tak, pracujemy z rodzicami, z nauczycielami, wychowawcami, opiekunami, babciami, dziadkami. I to myślę, wydaje mi się, że na zakończenie to jest dobra wiadomość, że w momencie, kiedy zrozumiemy, że nie jesteśmy super bohaterami i że nie musimy wszystkiego robić najlepiej, najszybciej, to daje nam, to tak jakby nam uchodziło powietrze z balonika, którym jesteśmy tak naprawdę na co dzień i daje nam też możliwość tego, żeby stanąć obok i spojrzeć, że w sumie to nie jest tak źle. Nie wiem, co jeszcze dodać na koniec, ale myślę, że jeszcze się spotkamy, chyba że chcesz ty coś dodać. Ja dziękuję za tę rozmowę, bo możliwość podzielenia się tym podejściem Family Labu gdzieś w nowych miejscach jest dla mnie bardzo cenna, bo po prostu bardzo je lubię. Dziękuję bardzo, dziękuję wam za uwagę, tobie za rozmowę, Tamara. Dziękuję. Myślę, że się jeszcze spotkamy na jakimś może innym gruncie, ale myślę, że się spotkamy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Dziękuję.